No więc tak się skończyła moja część takich moich planów życiowych, które się okazały niemożliwe do spełnienia. No, upłynęło potem kilka lat właściwie no dosyć smutnych dla mnie, bo dosyć takich samotnych, mimo że nie narzekam na brak przyjaciół, bo zawsze miałam przyjaciół, którzy jakoś mi udzielali swojego serca i wtedy ja się z nim zaprzyjaźniłam z Jerzym Turowiczem, który okazał mi ogromnie dużo serca i który postanowił, że oni się będą się ze mną przyjaźnić. I doraz odnalazłam, ponieważ mają wyjść listy między Turowiczami a mną i Arturem, to odnalazłam jeszcze jakieś 3 listy tutaj w szufladzie mojej dotyczącej pierwszego okresu, kiedy jeszcze byliśmy na pan i pani i kiedy oni chcieli się zobaczyć po to, żeby mnie oderwać jakoś od bardzo smutnych końców myśli, nieuniknione. No a potem się już zmieniło życie, poznałam Artura Międzyrzeckiego. To jest już osobny rozdział.